Najpierw musisz poznać mechanizm zegarka cały. Kółeczka, które napędzają czas. Środkowe, przystawne, minutowe, sekundowe raczej, ankrowe i kotwica i balans. Każde kółeczko ma swoje miejsce i ma swoją nazwę. Bęben, półbeczułka, beczułka, to jest naciągowy system. Do nakręcania. Sprężyna w środku, to musisz wszystko wiedzieć. Trzeba rozebrać, sprawdzić każde kółko, każdy zębnik. Przyczyna musi być, tylko trzeba ją wywabić. Ja w toczeniu byłem taki trochę słabszy. Ten mój kolega był trochę lepszy. Wziąłem zegarek do roboty, taki najmniejszy był to zegareczek. 8¾, taki mały, kwadratowy. Rozbierałem, przycisnąłem coś. Przy balansie Ośka poszła. Ale jak teraz wyjść z tego? Nie honor mi było temu mojemu przyjacielowi się, żeby on mi to robił. Wziąłem to karkę. Mówię, cudu nie ma. Jak on zrobi, to ja też muszę. I proszę ciebie, siadłem, założyłem tu karkę. Drugi raz się wziąłem za to. Ale drugi raz, jak wyszła, to buzi dać. Ani ująć, ani dołożyć. I od tej pory przełamałem lęk pracy precyzyjnej. Pojechałem na egzamin, później w Krakowie to było i pan mistrz mówi, co pan potrafi, co pan chce robić. Ja mówię, wszystko, nawet mostki mogę zrobić, a nigdy nie robiłem. Pan zrobi tu mostek. To był podwójny mostek, nie pojedynczy. Przywiozłem do domu, popatrzyłem. Mówię, no, trudno.
zdecydowałem się. Ty wiesz, jakie miałem samozaparcie? Mówię, ja to muszę zrobić. I spałem i myślałem, jak to zrobić. Porobił takie, wiesz, piłeczki z naciągowych kółeczek od bębna, stalowe, na cztery części zrobiłem, bo tam on ma taki kwadracik, stalowe druty, nie było skąd wziąć, to my wymyślali ze starych parasoli. Bardzo dobra stal. Bory dentystyczne. Ja mówię, ja tym wszystko wyfrezuję i wyfrezowałem wszystko dokładnie. To jak zajechałem tam, pokazałem, mówię, jak pan to robił? Proszę mi to wytłumaczyć. Jak pan to robi? Jak mi wręczał dyplom mistrz w Krakowie, to mi mówił tak, pamiętaj, że masz robić solidnie i dobrze, bo jeśli nie będziesz tego robił, przepadniesz między drugimi. Te słowa mi powiedział. Święte.